przy postaci Simony jest bardzo dużo tematów równorzędnych, bo jest właśnie temat tej niezwykłej rodziny, z której ona pochodzi i od której ucieka. Jest temat miłości do przyrody, wielkiej empatii, którą ona ma do wszystkich istot, czyli do zwierząt, do przyrody w ogóle. I nagle pojawiła się dziewczyna, która jeździła na motorowerze, piła piwo pod sklepem i właściwie zachowywała się w sposób wolny. Witajcie w Kinorozmowie. Dziś moim gościem jest Natalia Korynska-Gruz, reżyserka filmów fabularnych i dokumentalnych. Bardzo się cieszę, że udało nam się, pomimo małych przeciwności losu, spotkać. Będziemy rozmawiali o filmie dokumentalnym Simona, który ma swoją premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, a będzie też pokazywany na krakowskim festiwalu filmowym. I to jest bardzo ciekawa, fascynująca, powiedziałbym, opowieść o osobie, o której ja słyszałem, o której gdzieś już czytałem, ale teraz zobaczyłem ją też z perspektywy różnych bliskich jej osób i miejsc, z którymi ona była związana. Może zacznijmy w ogóle od tego, kim była Simona Kossak. Simona Kossak była potomkinią słynnego rodu Kossaków. Była, jak ona sama o sobie mówiła, córką, wnuczką i prawnuczką. Córką Jerzego, wnuczką Wojciecha Kossaka, prawnuczką Juliusza. Jej ciocie to była Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, Magdalena Samozwaniec. No, jednym słowem była to słynna rodzina Kossaków, która mieszkała w Krakowie i która właściwie byli tam w większości utalentowani członkowie tej rodziny. Na ogół byli utalentowani malarsko, czyli na ogół byli to malarze, ale też były pisarki, tak jak Pawlikowska-Jasnorzeska czy Magdalena Samozwaniec miały talent literacki. I Simona też miała talent literacki. Ubolewała, że nie miała talentu wielkiego malarskiego, ale talent literacki miała. Więc właściwie wyszła z takiego artystycznego domu, bardzo specyficznego, bardzo też dającego wielkie takie dziedzictwo jej towarzyszyło, ale jednocześnie wielkie obciążenie, ponieważ był to dom niełatwy w takim sensie egzystowania w nim. No właśnie, to ciekawe, dlaczego wybrała Pani tę postać? Bo Pani robiła filmy dokumentalne o znanych reżyserach, reżyserkach, ale też zajmowała się tematami historycznymi. I dlaczego akurat zwróciła się ku Simonie Kossak? No dla mnie to jest postać niezwykle wielowymiarowa i właściwie taka osobowość niespotykana. I ja myślę, że ten film jest tylko taką próbą zbliżenia się do niej, że każdy musi tę próbę wykonać sam. Dlatego, że rzadko ma się do czynienia z osobą, która ma aż tyle różnych wymiarów, takie jest bogactwo w jej życiu. I Simona to jest taka bohaterka, która odkąd ją spotkałam, to towarzyszy mi właściwie na co dzień w niezwykle pozytywny sposób. Myślę sobie właśnie o tym. Czy wy się spotkałyście? Bo Simona Kossak zmarła w 2007 roku. W 2007 roku, tak. Ja jej nigdy niestety nie miałam okazji jej spotkać. Ale ona jest, bardzo mi zależało w tym filmie na tym, żeby ona mówiła swoim głosem. Więc właśnie zaczęłam te poszukiwania materiałów od wysłuchiwania jej audycji radiowych, od wysłuchiwania, oglądania materiałów z nią telewizyjnych, ponieważ ponieważ to, co ona mówiła i to, w jaki sposób mówiła i to, jak komunikowała, moim zdaniem dla mnie było takie najważniejsze. A wszyscy inni ludzie, którzy o niej mówili, to jest też bardzo istotne, bo każdy przynosi inną perspektywę, ale ta jej perspektywa moim zdaniem jest unikalna. Właśnie taki cykl audycji Dlaczego w trawie piszczy, między innymi, takich bardzo chętnie słuchanych przez radiosłuchaczy. Niesamowity miała talent do opowieści o przyrodzie, o naturze, ale może do tego za chwilę przejdziemy, bo ona, jak Pani wspomniała na początku, też chciała podążyć tym śladem, takim jak jej cała rodzina, czyli pisać właśnie, a może coś malować. I określono, gdzieś przeczytałem o niej, że jest brzydkim kaczątkiem, że gdzieś takim wykluczonym z tej rodziny, jako takim skreślonym trochę. I ona musiała sama sobie znaleźć miejsce, w którym dobrze się poczuła. Ja tak to też po obejrzeniu tego filmu. No ale jak
jak wiadomo, z bajki o brzydkim kaczątku, potem powstaje piękny łomacz, prawda? Tak. Także myślę, że tak też było w tym wypadku. Myślę, że ona była zawsze osobą no jednak bardzo piękną i bogatą wewnętrznie. I ci ludzie, którzy pamiętają jeszcze z Krakowa, mówią też o tym, że była bardzo żywa, bardzo wesoła, bardzo otwarta. I już wtedy bardzo zajmująca się zwierzętami, że miała w swoim pokoju w Krakowie, w Kosakówce, zbierała jakieś takie potrącone ptaki, czy w ogóle różne zwierzęta trzymała i tam w klatkach ratowała jako dziewczynka. Więc myślę, że ten element empatii i takiego otwarcia na inną istotę u niej był zawsze obecny. No i później przeniosła się na całe lata do Białowieży i to tam się związała, tam miała dom, w którym właśnie zajmowała się zwierzętami, zajmowała się lasem, zajmowała się środowiskiem. Poświęciła temu całe życie, prawda? Tak. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, że jako bardzo młoda dziewczyna z jedną walizeczką, jak sama mówi, opuściła dom rodzinny w Krakowie, właściwie na komfortowe warunki mimo wszystko i pojechała sama zupełnie do Białowieży, gdzie dostała pracę w Instytucie Badania Ssaków i zdecydowana sama tam mieszkać i zamieszkała znowu, myśląc, że będzie sama w leśniczówce w środku puszczy, bez prądu, bez wody i właściwie w otoczeniu dzikich zwierząt. Więc to jest taka decyzja, jak tą młodą dziewczynę, dość specyficzna. 35 lat przeczytałem, że tak. Tam tak, no potem, jak się okazało, w tej samej leśniczówce wcześniej już wynajął pokój, czy tam część tej leśniczówki, Lech Wilczek, słynny fotografik. No i dzięki temu w ogóle widzimy na wspaniałych fotografiach, które on zrobił, Simonę z tymi dzikimi zwierzętami, z którymi i też rozwinęła się ich relacja prywatna przy okazji, jak się dowiadujemy. Przy okazji rozwina się ich relacja prywatna i przy okazji jest to też w jakiejś części bardzo niebanalna, niezwykła opowieść o miłości. Takiej zupełnie rzadko spotykanej. I też na osobne opowiadanie. Tam w ogóle w tym filmie jest bardzo dużo różnych tematów, bo zwykle jest tak, no ja jako, że tak powiem, już doświadczony twórca. Bardzo doświadczona, nagradzana. Zwykle tak. Jest tak, że jednak jest jakiś jeden temat, ewentualnie ten jeden temat filmu ma jakieś swoje podtematy. A tu jest tak, że jak zaczęliśmy dokumentację, to właściwie każda rzecz, której dotykałam, to był osobny temat. I było bardzo trudno ułożyć te tematy, bo tu jest, przy postaci Simony jest bardzo dużo tematów równorzędnych, bo jest właśnie temat tej niezwykłej rodziny, z której ona pochodzi i od której ucieka. Jest temat miłości do przyrody, wielkiej empatii, którą ona ma do wszystkich istot, czyli do zwierząt, do przyrody w ogóle. Jest temat jej walki. Jest temat jej walki na różnych frontach o tę przyrodę, prawda? I o szacunek do tych innych istot. Jest temat pewnego rodzaju jej istnienia, jej takiego kolorowego ptaka, istnienia w środowisku tradycyjnym, bo ona przyjechała do Białowieży, która była wsią tradycyjną, bardzo gdzieś no, taką zamkniętą, gdzie kobieta miała określoną rolę, na ogół związaną z domem. I nagle pojawiła się dziewczyna, która jeździła na motorowerze, piła piwo pod sklepem i właściwie zachowywała się w sposób wolny. I to jest też taki temat zetknięcia ze środowiskiem, które jest inne, jest gdzieś zamknięte, jest tradycyjne. A tutaj jest osoba wolna, w pewnym sensie dzika nawet. Dzika, tak. Trochę jak te zwierzęta, które ona potem udomowiła. No właśnie, tam jest jeden z bohaterek mówi, jeździła motorem, czapka pilotka, rozwiane włosy. No to w tamtych czasach, to tak jak pani wspomina, nie przystało szczególnie w takim miejscu kobiecie, ona zmieniała ten stereotyp. Zmieniała. Była tak. Dosyć silną osobowością też była. Tam bohaterowie mówią, że miała silny charakter, taką charyzmę, z którą też trudno było się zmierzyć, szczególnie tym najbliższym, bo pani też rozmawia tutaj z jej rodziną, tą dalszą, bliższą. Tak, tak. Myślę, że tak, ale tak jak ja jej zaczęłam słuchać tego, co ona sama mówi o sobie i co sama mówi o różnych rzeczach i czytać jej wywiady, wysłuchałam tych wszystkich audycji w Radio Białystok, z których jest 1800 króciutkich, wspaniałych edukacyjnych audycji,
to właściwie budowałam sobie takie przekonanie, że ona rzeczywiście była taką osobą wolną, która miała bardzo silną wizję tego świata i miała silną wizję tego, że powinniśmy współistnieć z przyrodą, że nie powinniśmy tej przyrody ujarzmiać, tylko powinniśmy ją szanować i czuć się takimi współlokatorami, jak to ona mówiła, na Ziemi. I że ona w sposób wolny, co nie jest popularne, wygłaszała te swoje opinie i była prawdziwa bardzo w tym. No właśnie film otwiera ten cytat, o którym pani mówi, że Ziemia nie jest naszą własnością, my jesteśmy jej współlokatorami. Jak pani to też rozumie, tak patrząc na całość? Ja to rozumiem zupełnie dosłownie, to znaczy po prostu dopiero chyba teraz zaczęliśmy myśleć w taki sposób. Właśnie dlatego chciałem też zapytać się, czy nie wydaje się pani, że ona wyprzedziła trochę swoją epokę? Bardzo. Pod wieloma względami. Pod względem tego, co mówiła o przyrodzie, ale też pod względem tego, w jaki sposób istniała w tym świecie. Bardzo. Pod względem też pewnego rodzaju właśnie roli kobiety, która ma prawo do tego, żeby być naukowcem i mieć równorzędne zdanie. Bo ktoś nawet opowiadał, tego nie ma w filmie, że na którejś konferencji naukowej, jak ona rozwijała te swoje różne myśli, to któryś z jej kolegów, profesorów, naukowców powiedział: cicho babo, cicho babo. Czyli ona tak jakby musiała też pewien stereotyp tam przekroczyć. Zmierzyć się z nim, tak. No i to chyba jej się udawało rzeczywiście. Tak jak to widzimy też na tych zdjęciach czy z opowieści. Ale jeszcze też powiedzmy trochę o tym tej jej fascynacją zwierzętami, w ogóle tym, że się nimi zajmowała, że wzięła do domu tyle zwierząt, też którym nadawała imiona, na przykład dzikowi losze żabka, łosie to cola i Pepsi. Takie no, nietypowe imiona. To też chyba brało się właśnie z tej jej charakteru. Takiego trochę kromnobrnego, prawda? Tak. Ona myślę, znaczy jak widzimy te zdjęcia, które zrobił jej partner Lech Wilczyk, których jest bardzo dużo i są wspaniałe, to widzimy na tych zdjęciach taką wielką czułość, którą ona ma do tych zwierząt. Miłość i czułość. I tego się nie da udawać. Wydaje się, że zwierzęta były dla niej, ta relacja ze zwierzętami była najważniejsza dla niej w sumie w całym życiu. Że to był jakiś taki sens, który nadawał jej to życie. Ale też prowadziła takie życie z dala w ogóle od wszystkich, prawda? Takie gdzieś pustelnicze można byłoby powiedzieć. Jak w filmie jest pokazane to miejsce, w którym ona mieszkała, to przecież to jest gdzieś właśnie w środku puszczy. To jest kilka kilometrów od Białowieży, czyli żeby tam dotrzeć, no to trzeba pokonać tę odległość. I na początku, jak przyjechała tam jako młoda dziewczyna, to jeszcze jakieś tam życie towarzyskie prowadziła, a potem już chyba było jej szkoda czasu. Potem już chyba już się skupiała na swojej pracy, ponieważ no ja uważam, że ten film ma takie trzy części i widzimy, że im więcej czasu mija, tym bardziej dla niej ważne jest to, żeby tę ideę pewną właśnie, tego szacunku do tych innych istot i edukacji, takiego zasypywania przepaści pomiędzy człowiekiem a zwierzętami a przyrodą, żeby te takie idee wdrażać. Czy trudno było dotrzeć do tych osób, które były blisko niej, do tych osób, które się wypowiadają w filmie i czy one z chęcią opowiadały o niej, bo w filmie dowiadujemy się też takich mniej przyjemnych rzeczy o niej. Nie tylko od tego, o czym rozmawiamy, że była wspaniałą badaczką, że wyprzedzała swoją epokę, ale też, że była trudną osobą w kontakcie, że ona rezygnowała z kontaktu, że nie było do niej dostępu. I z dużymi emocjami też to jest opowiadane. Tak. Pierwszy raz, jak pojechałam właśnie na dokumentację, to takie słowo klucz to było, że Simona była kontrowersyjna, cokolwiek to znaczy, prawda? Czyli że była rozumiana różnie przez różnych ludzi. No i rzeczywiście w związku z tym, że ona była taka wolna i wygłaszała te swoje poglądy w sposób nieskrępowany, no to wchodziła w różne starcia i zderzenia z różnymi ludźmi. I też walczyła o zwierzęta, to zresztą w filmie jest, ta jej walka z naukowcami o sposoby badania, prawda, wilków i rysi w puszczy. Więc ona
Niewątpliwie była uważana za osobę, też potrafiła bardzo ostro się odezwać do kogoś, kto mówił głupoty albo z jej punktu widzenia jakiś był, nie wiem, nie najmądrzejszy. Więc ona miała takie radykalne poglądy i te poglądy wypowiadała zdecydowanie. No więc ludzie reagowali na to różnie, bardzo różnie. I też, co było widać w filmie, no każdy też ma swoją perspektywę. To też właściwie ja w pewnym momencie też pomyślałam, że to byłoby ciekawe, bo przez to, że każdy mówi o niej w jakiś sposób, to też mówi o sobie, prawda? Pokazuje jakby swój punkt widzenia, swoją mentalność. No to chciałem się zapytać właśnie już kończąc naszą rozmowę, czy pani coś odkryła o niej takiego fascynującego i czy uważa pani, że ona zmieniła naszą świadomość takiego postrzegania ekologii, w ogóle tego podejścia do zwierząt? Znaczy ja bym powiedziała, że ja zostałam z takim przekonaniem, że ona jest całkowicie niedoceniona. Że nieodkryta też, nieodkryta, że mamy do czynienia z osobą naprawdę wielkiego formatu, wielkiego. I że tak jak się zachwycamy jakimiś osobami gdzieś tam za granicą, to mamy tu do czynienia z osobą, którą naprawdę trzeba odkryć. I ona zasługuje na to, żeby odkryć ją. Ona zasługuje, to co mówiła, jest szalenie aktualne. To, że powinniśmy szanować inne istoty, że powinniśmy nauczyć się współistnieć na Ziemi. To jest bardzo aktualne i ona mówiła to w sposób przystępny, łatwy do zrozumienia na różnych poziomach. I po prostu myślę, że to jest taki czas, że dobrze jest ją odkryć na nowo. Właśnie i dzięki pani filmowi możemy to zrobić, więc zachęcamy do obejrzenia filmu Simona. Bardzo zapraszam. Powstało też wiele książek na jej temat, więc tak, też można sobie przeczytać, więc myślę, że to jest postać, którą warto poznać. Dziękuję bardzo, że mieliśmy okazję porozmawiać. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.